Kasia, Wiktoria i Weronika rozmieszczają plakaty, które przygotowały. Chcą, by inni uczniowie dowiedzieli się o zachowaniu Tomasza Dudziaka. Dzień dobry. Dobrze? Idealnie. Czy krzywo? Nie, dobrze, dobrze. Okay. Dziewczynki, a co wy robicie? Protestujemy przeciwko panu Dudziakowi. Ale dlaczego? Bo jest seksistą. Dziewczyny, co to za bzdury? Ale to prawda, cały czas rzuca jakieś komentarze, a największą obelgą dla chłopaka jest to, że gra jak baba. Dziewczyny, przecież każdemu się czasem zdarzy powiedzieć coś w emocjach, czego potem żałuje. No ale żeby urządzać taką akcję przeciwko panu Dudziakowi? Tak, ale on tak cały czas. No dokładnie, tak jest cały czas. Pani profesor nie wierzy, że pan Dudziak to seksista. Seksista i to jaki? Nawet mam kilka filmików z jego zachowaniem. Dziewczyny, jakich filmików? Chodziłyśmy za nim od rana i nagrywałyśmy, co on ciągle mówi. No niech pani zobaczy. Mamy niezły film. Proszę bardzo. W dłoni ma być koszyczek, ale nie taki na zakupy. Zapewnie pipsy sobie połamie. Oj, oj, oj. Cóż. Jestem zaskoczona i nie wiedziałam, że pan Dudziak tak do was mówi w czasie lekcji. Mówi cały czas, na naszych treningach piłki nożnej, tego musi się nie nasłuchać. Dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić. Pan Dudziak musi zmienić do nas postawę. Oczywiście, ja to wszystko rozumiem. Ja porozmawiam z innymi nauczycielami, bo rzeczywiście musimy coś z tym zrobić, ale... Dziewczyny, plakat przeciwko nauczycielowi to jest żadna metoda, także proszę zdejmijcie to. Myślicie, że gruszka nam jakoś pomoże? Zobaczymy. Ważne, że zrobiło się głośno, więc Dudziak nie będzie mógł tego olać. Dobra, dajcie nam jeden, my z Olivką to zawiesimy tam. No, dobra. Chodź.